Hej, cześć, siema, no wam wszystkim ludziska, witam się z wami po raz pierwszy w nowej serii Zagrajmy W na kanale, a konkretniej Zagrajmy W Dark Souls Remastered. Było Sekiro, to czas na jedno z pierwszych Soulsów, jakie powstały, bo oczywiście pierwszym Soulsem, jakie powstały, było Demon Souls, ale niestety tego nie mam jeszcze w repertuarze. Ale na pewno będę chciał też to ograć. A więc... No, ja jestem mega fanem Soulsów, choć nie jestem takim lorowym świrem jak Demonidias. No, bynajmniej jeszcze nie jestem. Ale z chęcią bardziej zgłębię temat Soulsów, zwłaszcza, że ze wszystkich trzech Dark Souls ukończyłem trzy, dwa. Nie, jedno. Dark Souls ukończyłem jedno i było to Dark Souls 2. Scholar of the First Sin. No i ukończyłem Souls-like Sekiro. A w pozostałe Souls-like'i nie miałem okazji grać. A z wielką chęcią bym to zrobił. Ale okej. Okay. Rozpocznijmy nową grę. Smok niewidoczny, płomień widoczny. Nie, no niech będzie na szóstce. Nie jest to, nie jest tak, że nie widzę teraz tego smoka, ale ja tam lubię mieć w miarę jasne. Sterowanie normalne i tak dalej, wszystko spoko. Skala... O, głosy na full, dźwięki na 5, muzykę do połowy, albo nie, muzykę na 6, a dźwięki na 7. Potem ewentualnie będę to jeszcze zmieniał. Tutaj wszystko mi pasuje, ok. To mi gra pokaże w trakcie. Okej, okay, stwórz postać. Podaj imię. No to wiadomo, jak się nazwiemy. Gra na kompie z padem podpiętym, jakby co. Okej, okay, płeć. No, zagramy chłopem. Klasa. Nieustraszony wojownik, ekspert od broni, duża siła i zwinność. Klasy, jak wiadomo, nie mają nic wspólnego na to, jak gadamy z postaciami z tymi. Co to daje? Nie daje to absolutnie nic. Klasy mają tylko wpływ na współczynniki, które tutaj widzicie. Poziom, witalność i tak dalej. Na to wszystko ma wpływ klasa, czyli które współczynniki na początek gry mamy w jakim stopniu rozwinięte. Zobaczmy. Rycerz niskiej rangi, dużo życia, dobra zbroja, niełatwo go obalić. Wędrowiec bez celu nosi bołat, duża zwinność. Złodziej z sumieniem, wysoki kryt, ma główny klucz. Okej. Okay. Dziki bandyta, duża siła, ciężki topór wojenny. Łowca z hukiem, dobry na krótki dystans, lecz słaby w magii. Czarodziej ze smoczej szkoły Winheim, włada magią dusz. Piromanta z bagien, rzuca czary ogniste i włada toporem. Kapłan pielgrzym, włada buławą i rzuca leczące cuda. Człowiek znikąd, naga zagadka, nosi tylko kij i starą tarczę z desek. Okej, okay, co my tu mamy? No, na razie najbardziej mnie rycerz albo wojownik przekonują. Ale chyba pójdę w wojownika. No bo on ma to tak fajnie rozdysponowane. Nie będzie wojownik. Dar. Boska woda święcona przywraca w pełni zdrowie i prawidłowy stan. Bomba zapalająca, bliźniacze człowieczeństwo, lornetka, naszyjnik, główny klucz, otwiera każdy zwykły zamek. Specjalny pierścień szczepowy zwiększa maksymalne życie, dar od wiedźmy, stary pierścień bez widocznego działania. Aha, ale on coś daje? No, na pewno musi coś dawać, no bez tego to nie byłby tutaj wsadzony raczej. A weźmy ten klucz. Budowa przeciętna. Zobaczmy, po kolei jest szczupła. Bardzo szczupła. Potężna. Bardzo potężna. Mieszana budowa. Zwłaszcza górnej części ciała. Masywne nogi, wielki łeb, malutka głowa. Nie, weźmy sobie szczupłą postać. Jezus Mario, to się naprawdę da fajne rzeczy robić.
O, ciekawe. Ten jaki cały biały w porównaniu do tego. On wygląda jakby się w wybielaczu wykąpał. No weźmy tego przybysza. Włosy. Niech będą krótkie. Kolor. No, bądźmy rudzi. Czemu by nie? Okej, okay. Chcesz zacząć? Tak, chcę rozpocząć grę taką postacią. Obejrzyjmy intro do Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Wygląda jak zwykły typ, takim, który my na przykład gramy. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Sporo tych zwłok. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world.
O, czy to ja? This is your fate. Ej, trochę jak Sekiro sobie siedzimy w tej celi. Kto? Północny azyl nieumarłych. Klucz do celi w lochach. Sprawdźmy opis. Okay, tutaj. O, czarny kryształ. Jeszcze sprawdźmy właśnie to. Wszystko, co mamy. Czarny kryształ. Wygnaj upiora, bądź wróć do domu. Okej, okay, gdzie jest? To będzie to? Tak, pod X-em jest opis. Czytam większy widok. Czy to czarny kryształ, długi symbol pożegnania nadawany wygnanym nieumarłym. Kryształ odsyła upior do domów, albo odsyła ciebie. Unikaj pochopnego korzystania z tego przedmiotu, jeśli chcesz utrzymywać dobre stosunki. Okej, okay, a mroczny znak? Utrać człowieczeństwo i duszę, i powróć do ogniska. Mroczny znak oznacza przeklętych nieumarłych. Ci, którzy go noszą, odradzają się po śmierci, ale pewnego dnia postradają rozum i staną się puści. Śmierć wyzwala mroczny znak, który przywraca swego właściciela do ostatniego ogniska, ale płaci za to całym swoim człowieczeństwem i duszami. Dusze to zarówno waluta, która nie dość, że umożliwia mi levelowanie postaci, to jeszcze kupowanie przedmiotów. Tak dla tych, info dla tych, którzy nie wiedzą, jak się gra w Soulsy. Dobra, główny klucz. Ten uniwersalny klucz otworzy każdy zwykły zamek. Narzędzie dla złodziei, ale w przeklętej krainie nieumarłych lepiej nie otwierać większości drzwi. I klucz do celi w lochach. Klucz do lochów azylu nieumarłych na północy. Tajemniczy rycerz, nie mówiąc ani słowa, wrzucił do celi trupa, przy którym znajdował się ten klucz. Kim był ten rycerz? Jaki miał cel? Być może odpowiedzi nie ma, ale trzeba iść naprzód. Okej, okay. Rękojeść prostego miecza. Prosty miecz, atak zwykły, slash pchnięcie. Rękojeść miecza porzuconego w azylu nieumarłych. Lepsze to niż gołe ręce, ale na dłuższą metę wypadałoby znaleźć jakiś konkretniejszy oręż. Okej, okay. Tutaj chyba strzała albo broń dystansowa, tego nie mam. Zwykły hełm. Mocny żelazny hełm, popularny wyposażenie spełniający niezłą ochronę. Warto dobrze chronić głowę i zabezpieczyć ją przed strzałami i innymi zagrożeniami natury fizycznej. Zbroja z grubej skóry, popularne wyposażenie spełniające niezłą ochronę. I tutaj opis identyczny. Pierścieni nie mam. I to tyle póki co. Co jest dalej? Zmień wyposażenie. A mam coś? No właśnie, nie bardzo. To są strzały. Czekaj. A nie, są strzały i bełty. Dobra, pierścieni nie mam. No, zbroję mam tylko taką, jaką mam startowo. O, na start już są wiadomości. Klątwy. Okultystyczny. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, o co tu chodzi. Okej, okay, tym razem znowu wracamy do bumperowego atakowania. Co to jest dalej? Status i opcje. No, a status to jest to, co mam. Dobra, otwórz. I jedziemy dalej. Mogę otworzyć? Tego dziwo nie mogę. Okej, okay, sterujesz kamerą prawą gałką. Atakujesz bumperem. No to już dobrze wiem. Zabiłem czy? Zabiłem, okej. Okay. Silny atak pod triggerem. Mało strasznie wytrzymałości. Dosłownie 2-3 ataki wykonuje i tyle. A sprint oczywiście zużywa kondychę. To nie Sekiro, gdzie mamy nieskończoną. Okej. Okay. Lokowanie na targecie. Plama krwi, czyli miejsce śmierci jakiegoś gracza.
Ciekawe, jakie jest szansa na to, że jakiś przeciwnik coś zdrobi. Jezu, już myślałem, że ktoś atakuje, to jakieś widmo innego gracza. Jezu. Dobra, co my tu mamy dalej? O, jest wielkie miejsce. Odpoczynek przy ognisku, odzyskanie HP. Okej. Rozpalone ognisko. Dobra, no na razie nic więcej z tym nie zrobię. Jezu, ale te ogniska zawsze fajnie wyglądają. W ogóle ten kręty miecz tak wbity w te ognicho, które w sumie pali się nie wiadomo czym, chyba kośćmi jakiś nieumarły. Tak to wygląda bynajmniej. Tutaj nie ma przejścia. Tam jest jakaś krata. A tu? O, mogę otworzyć. I jest wielkie przejście. Dobra, to było. Nie pamiętam, czy są te jakieś... A, tak, pod X-em też używam przedmiotów, ale nie mam żadnych. A Estusik by się przydał. Okej, okay, czy to jest skrót? No nie, nie pamiętam, czy jest skok. Chyba jest. Kurde, ale jestem strasznie przeciążony, bo nie mam takich szybkich rolowań. Jak się da, to nawet sobie coś ściągnął. Zobaczmy. Co mi tutaj taki większy ciężar daje? Nie, dalej za ciężko. Wow! No co?! Super! Nie ma to jak boss fight! No chyba nie! Wyjście! Wyjście! Jest wyjście! Spadam stąd! 2 HP, no! Już lecę! O, kolejne ognicho. 2 HP temu... Czemuś coś zabrałem. Weź tarczę! O, dzięki za poradę! O, trójkątna tarcza. A propos tarczy. Tutaj otwórz menu i garda. No, to wiadomo. Bierzemy tarczę. O, teraz mam szybkie role, ale Jezu, patrzcie tu! Jak to wygląda? Dobra, zabiera mi to troszeczkę wytrzymałości. To blokowanie. Długi miecz! Pięknie! To zamieniamy od razu. Okej, role nadal szybkie. Zmiana broni, przyłączanie przedmiotów. No, przedmioty najpierw musiałbym jakieś mieć. Oho, czyżby teraz było przejście kolejne do tego bossa? O, już na 2 strzały schodzi. Białe światło? To jest mgła, a nie światło. Krok w tył, przewrót. Okej. Okay. Tam coś jest. A, i tu jest to ognicho, okej. Okay. O, tu jest ten rycerz chyba. O, dobra, tutaj będzie skrócik. Pięknie. Nie bardzo czaję, dlaczego nie mógł sobie z drugiej strony tego jakoś ręką, wiecie, podtegować, przesunąć. Ale uznajmy, że nie był w stanie. Chodź! Okej, to mnie wzięło z zaskoczenia. Garda, garda! Dobra, mogę? Zamknięte, czyli brakuje mi klucza. Dobra, pogadajmy z tym typem.
Coś jeszcze? No jest tylko ta kulka, ale nic z nią nie zrobię. Siema. Ktoś ty? You. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Pięknie, od razu flaszeczka. Oho, czyli już mamy klucz do tych drzwi. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Tak coś czułem, że zginę. I sto dusz za niego wpadło. Ciekawe, jak teraz bym na przykład usiadł przy ognisku, to czy on by się odrodził? Okej, okay, w dwóch rękach to wiadomo. Czekaj, pokaż to. Okej, okay. Do przodu i bumper kopnięcie, do przodu i trigger, atak z wyskoku. Z tego w drugiej części rzadko korzystałem. No i oczywiście, odpoczniesz przy ognisku, to wszyscy wracają do życia. Brawo ja! Dałem się prawie zabić zwykłym frajerom. Dobra, tniemy typa. Atak z powietrza podczas spadania. Za wrogiem, no czyli typowy backstabik. Parowanie. I riposta. Spróbujmy. Aj, nie wyszło. Do tyłu! I zginąć w tak głupi sposób. Dobra. Riposty są dość ryzykowne. Tam chyba ktoś zginął nawet na tym typie. To jest też zamknięte. Okej, okay, to co? Idziemy na bossa? Tak na zakończenie odcinka? Dwie flaszeczki i bossik. Let's do this. Demon z azylu. Wow, i sporo mu to wzięło! No, regeneruj staminę. No na niego backstab raczej nie wejdzie, ale mogę go pociąć bynajmniej. Luck! Byłem pewny, że dostanę tym prosto w pysk. Dobrze. Stamina. Potrzebuję staminy. Jest! Za pierwszym podejściem. Duży klucz pielgrzyma. Człowieczeństwo. I to tyle? A dobra, jednak są dusze. Uważaj na urwisko. Dzięki za pomoc. To mam tutaj ognicho, więc jakbym chciał, to mogę zawsze przyjść i sprawdzić, nie? Czy tam gościu się odrodził. Dobra, robota idzie na wprost. No to widać, że to są wiadomości od twórców, bo nie ma tych ocen od innych graczy. Kupiec na wprost. No uważaj, bo uwierzę. Komfort na wprost. Mhm, for sure. Na pewno.
Dobra. Ej, ale widok zajebisty. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Duży ptak. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Albo orzeł, albo sęp. Przecież nie, sęp ma goły łeb. Albo orzeł, albo duży kruk. Dotrzyj do Lordran. Kaplica Firelink. Rozwiń się w Lordran i rozpal ogniska. Dobra, no ja na razie odpocznę przy tym. Mamy level. Dobra, ile mogę punktów wydać? 3. No to tak, na pewno pójdę jeden w witalność, jeden w odporność, jeden w wytrzymałość. Na razie nie planuję zrobić z tej postaci maga, chociaż kto wie, na pewno znajdę gdzieś dobre miejsce do farmienia, więc jakbym chciał, to mógłbym się pewnie wyfarmić do maksymalnego możliwego poziomu, choć pewnie zżarłoby mi to trochę czasu. Ale na razie niech to będzie tyle. Rozpal. Nie możesz rozpalić, gdy ogarnęła cię pustka. A mogę? Brak człowieczeństwa. Ale ja, no mam człowieczeństwo przecież. Proszę, no. A w sumie jak już jesteśmy, to sprawdźmy te klucze. Klucz do żelaznej kraty we wschodniej części drugiego piętra północnego azylu nieumarłych. Azyl to wielkie więzienie nieumarłych, poprzedzielane niezliczonymi żelaznymi kratami. Nawet gdyby jakiemuś nieumarłemu udało się uciec z celi, trudno byłoby mu się wydostać na zewnątrz. I duży klucz pielgrzyma, duży klucz do wewnętrznych drzwi głównego korytarza azylu. Duży klucz należący do wybranego nieumarłego pielgrzyma, ale ten wybrany nieumarły nie wie, co czeka go podczas tej pielgrzymki. No z tym się zgadzam. Człowieczeństwo. Użyj, aby zyskać jeden punkt człowieczeństwa i znacząco przywrócić zdrowie. Rzadki czarny duszek pojawiający się na zwłokach użyj, aby zyskać... Dobra, to wiadomo. Ten czarny duszek jest nazywany człowieczeństwem, ale niewiele wiadomo o jego prawdziwej naturze. Skoro dusza jest źródłem całego życia, to czym innym może być człowieczeństwo? No, to słuszne pytanie. Dobra. To jest chyba gościu, który tak jak w dwójce też był taki jeden, tak siedział i dużo wyjaśniał. To on pewnie też pełni podobną rolę, tak więc no ja na razie odpoczynam przy ognichu. Tylko po to, żeby mieć save'a. No i co, z gościem pogadamy w kolejnym odcinku. I też w kolejnym wyruszymy na poszukiwania pewnie kolejnego bossa. No i proszę, 3 człowieczeństwa. Musiałbym sobie dać się obić, zobaczyć jak dużo to życia przywraca. Ale okej, na razie to zostawmy. Dobra, tu jest przejście, czyli tam... No, oczywiście zaraz porozmawiam z tym ziomkiem, udamy się w tamto miejsce. A ode mnie póki co to będzie tyle. I do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dark Souls Remastered. Do miłego. Cześć.